Siemano, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na kanale i dzisiaj chyba jak najbardziej na ten moment oczekiwany odcinek z Waszej strony. Postanowiłem go w końcu zorganizować, zebrać troszeczkę czasu i przedstawić Wam, jak wygląda organizacja transportu z zaplecza. Poruszymy temat dzisiaj po prostu giełdy transportowej i od razu na samym początku odpowiem na pytanie, z jakich giełd transportowych korzystam. Jest to w pierwszej kolejności Timo.com i w drugiej jest to Trans. Znaczy bym kolejność troszeczkę zmienił, bo w pierwszej bym postawił Transa, a dopiero w drugiej Timo.com, ponieważ w większości przypadków organizuję transport Transa, ale rzadko od czasu do czasu gdzieś tam się uda złapać coś z Timo.com, więc chyba dzisiaj tylko poruszę temat Transa, bo uważam, że jest to chyba na ten moment jedna z lepszych giełd transportowych. Oczywiście korzystam tylko z dwóch, żadnych innych nie mam, Trans i Timo.com. I od razu chcę zaznaczyć, że nie jest to żaden odcinek sponsorowany, nie zgarniam za to żadnych pieniążków, że po prostu Wam pokażę, jak ta giełda transportowa funkcjonuje. Chcę Wam po prostu to pokazać. Obiecywałem to już kilka miesięcy temu i w końcu znalazłem chwileczkę czasu, aby Wam to pokazać, więc bez zbędnego pierdzielenia przejdę już do całego tematu. Moi drodzy, może zacznę od tego, żeby Wam powiedzieć, jaki sprzęt sobie wybrać po prostu najlepiej do użytkowania na giełdzie transportowej. Wiadomo, czy to komputer stacjonarny, czy laptop, nie zrobi to wielkiej różnicy, jest potrzebny tylko komputer albo laptop i dostęp do internetu, nic więcej, ale jeżeli jeszcze nie macie sprzętu typowo pod firmę, żeby sobie działać tutaj z transportem i spedycją, to polecam Wam, żebyście sobie zainwestowali w laptopa, ponieważ ten sprzęt możecie zabrać ze sobą wszędzie, czy będziecie na wakacjach, czy będziecie po prostu w trasie i sobie szukać sami ładunków dla siebie. Jest to mobilne i po prostu będzie Wam wygodniej. Tak więc teraz już jak widzicie, jestem już zalogowany u siebie na giełdzie na profilu i też chcę Wam zaznaczyć, że nie pokażę Wam tutaj wszystkich dosłownie opcji, jakie są na giełdzie transportowej, ponieważ tutaj będę, nie chcę tego wszystkiego gdzieś tam blurować, ale po prostu mam tutaj swoje udostępnione dokumenty, mam tutaj swoje korespondencje, rozmowy na czacie ze swoimi klientami, więc też nie chcę tutaj aż tak głęboko Was o tym informować, co tutaj się dzieje pod względem tego, jak ja organizuję sobie transport, ale chcę Wam po prostu pokazać, jak się na tej giełdzie przede wszystkim poruszać i to jest chyba najważniejsze. Też oczywiście poruszę temat samej giełdy, popatrzymy sobie na jakieś ładuneczki, chcę Wam po prostu pokazać, jak to przede wszystkim wygląda. No i dobra, jak widzicie, ja już jestem zalogowany na giełdzie transportowej. Po lewej stronie miejsca załadunku, po prawej miejsca rozładunku, informacje o ładunku, czyli jaka waga, ile palet do zabrania, terminy dostawy, no i najważniejsze cena, lecz cena praktycznie zawsze nie jest podana. Bardzo rzadko zdarza się, że ceny są podane, w większości na giełdzie po prostu negocjujemy. Jeżeli interesuje nas ładunek, załóżmy z Niemiec do Polski, wchodzimy w rozmowę na czacie z klientem, dzwonimy i po prostu negocjujemy, ale mamy też tutaj takie bonusy od Transa, załóżmy, czyli pomoc taką, że załóżmy wziąłem jakąś trasę z dolotem 154 km gdzieś między Lipskiem a Magdeburgiem do Rostocku. Według mojej minimalnej stawki powinienem dostać za to 250 euro. Ja staram się zawsze robić tak, że tutaj mam na transie podaną minimalną stawkę, za którą chcę jechać, za którą mógłbym po prostu podjąć się ładunku, ale przeważnie do tego dorzucam jakieś od 50 do 100 euro, żeby mieć z czego negocjować, żeby mieć z czego schodzić z klientem. Więc za każdym razem też polecam, żebyście sobie tak robili. I co tu dużo Wam mówić na temat tej giełdy? Po prostu szukamy. Akurat mam znalezionych 105 ofert, więc jest w czym wybierać. Ładunki cały czas spływają. Teraz właśnie wpadł ładuneczek do lotu 76 km. Powinienem dostać 485 euro według stawki minimalnej, czyli klientowi bym zaproponował jakieś 520-540 euro. Gdzieś jakby było dobrze, spotkalibyśmy się może w połowie, 515-520. No różnie mogłoby to być, albo i też wcale mógłby tyle nawet nie dać, co na stawce minimalnej. Mógłby zaproponować jakieś 400 euro albo 420 euro, więc tak to wygląda. I to jest w tym piękne, ponieważ sobie sami siedzimy na giełdzie transportowej i sami sobie negocjujemy te stawki. Mamy na to taką możliwość, bo jakbyśmy jeździli pod spedycją, no to po prostu nie mamy takiej możliwości. Dogadaliśmy się z nimi na 45 eurocentów, czy tam 42 eurocenty i cały czas jeździmy w okolicach tej stawki i tak to po prostu wygląda. A tutaj ustalamy sobie swoją stawkę minimalną, czyli przyjmijmy, że będzie to 50 eurocentów.
tego się trzymamy, ale też jeżeli mamy możliwość pojechania za większe stawki, no to po prostu jedziemy, tak? Więc tak to wygląda i to jest fajne. I myślę, że tutaj nie ma za bardzo o czym tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam fakt szukania ładunków, bo jest to w miarę proste. Uwierzcie mi, że praktycznie cały czas piszemy na giełdzie transportowej z klientami polskimi, a nawet jeżeli piszemy z zagranicznymi klientami, to po prostu sytuacja jest taka, że jak, nie wiem, Niemiec ma transa i ma go w języku niemieckim, to jak ja napiszę do niego po polsku, to jest czat tak skonstruowany na giełdzie transportowej, że automatycznie ma możliwość tłumaczenia. Czyli jak ja napiszę do niego nawet po polsku, to on i tak to może przeczytać w języku niemieckim. I jak on do mnie napisze w języku niemieckim, no to ja mogę to sobie od razu przetłumaczyć na giełdzie na język polski. Więc tak to wygląda, jest to naprawdę super plus i bardzo mi się to podoba, bo nie męczy się. Ułatwia to, nie męczy się człowiek, ułatwia to zdecydowanie pracę. Ale to jest taki najmniejszy szczegół. Jak będziecie po prostu, jak będziecie pracować na giełdzie transportowej, to będziecie mieli do tego wszystkiego wgląd i sami zresztą się przekonacie. I teraz może przejdę do zakładki filtry. Chcę Wam też to pokazać, bo to jest po prostu miejsce, w którym no, będziecie albo pracujecie teraz, albo będziecie pracować sobie na giełdzie na własną rękę. To jest miejsce, w którym najwięcej będziecie spędzać czasu. Czyli tak, tutaj ustawiamy sobie miejsce załadunku, miejsce rozładunku, typ nadwozia, czyli firanka czy plandeka. Wagę ja mam przeważnie do 1 tony, do tony 200 maksymalnie sobie tutaj ustawione. Możemy wpisać dokładne parametry, czyli szerokość, wysokość samochodu, objętość metrów sześciennych, ile możemy zabrać ze sobą, po prostu towaru objętościowo. Ja tego tutaj nie uzupełniam, ponieważ chcę mieć wgląd do wszystkiego, tak? I sobie po prostu dobieram ładunek. Jeżeli na przykład piszę tak jak tutaj w informacjach odnośnie ładunku, że jest do zabrania 10 euro palet, no to ja mam samochód akurat tam, który może zabrać 10 euro palet i jeżeli mam taką ochotę, to po prostu piszę i dogaduje się z klientem, więc tak to wygląda. Ustawiamy sobie datę załadunku, datę rozładunku. Ja przeważnie mam ustawione, czyli jak szukam na 31, to szukam na 31. Jak już po godzinie 15 nie mogę znaleźć, tam po godzinie 14 na przykład na 31, no to ustawiam na sobie od razu na drugi dzień, żeby jak się nie udało załadować nic dzisiaj, no to żeby już coś dzisiaj znaleźć na jutro, więc tak to wygląda. Jak słyszeliście teraz taki brzdękol, po prostu brzdęknięcie, to jest po prostu powiadomienie, że właśnie wpadł jakiś nowy ładunek na giełdę i możecie sobie go sprawdzić, więc tak to wygląda. I teraz myślę, że przejdę do zakładki, bo tak naprawdę mamy tutaj trzy zakładki, jeżeli chodzi o giełdę, czyli jeszcze raz giełda ładunków, giełda pojazdów i moje oferty pojazdów. Ja myślę, że nie będę Wam tutaj pokazywał giełdy pojazdów, ponieważ to jest zakładka, na której najmniej się pracuje. Tutaj się pracuje, jak po prostu mielibyśmy sytuację taką, gdzie będziemy mieli dużo ładunków do sprzedania i możemy sobie szukać pod siebie samochodów, ale też kilka razy z niej korzystałem, ponieważ jak miałem taką sytuację, że musiałem przeładować auto, bo było przeładowane albo była jakaś awaria, no to szukałem w pobliżu pojazdu z innej firmy, dogadywałem cenę i oczywiście oni podstawiali samochód, a ja musiałem po prostu z własnej kieszeni zapłacić. No tak to wygląda, ale myślę, że zakładka moje oferty pojazdów jest bardzo interesująca i tutaj dodajecie sobie oferty pojazdów, czyli dostępne wasze samochody. Jeżeli przyjmiemy, ustawimy sobie parametry pojazdów, wiadomo, skupimy się na busach, ustawiamy tak, typ pojazdu firanka, no to wiadomo. W skrócie dodajemy tu auto i firmy, które będą szukały na przykład jakiegoś busa do przetransportowania towaru, mogą wejść na giełdę pojazdów i zobaczyć, że akurat o, jest taki i taki samochód blisko nas, potrzebujemy go na teraz, piszemy, dogadujemy stawkę z klientem i jedziemy. Więc tak to wygląda. Nie będę tutaj wpisywał wszystkich rzeczy, bo to jest wszystko praktycznie to samo co na giełdę, tylko że tutaj wpisujemy parametry naszego samochodu, wszystkie, czyli długość, szerokość, wysokość, objętość, metry ładowne i ile możemy zabrać towaru pod względem tonażu. Wybieramy obszar załadunku, załóżmy będzie to Wałbrzych w odległości 100 km i obszar rozładunku Niemcy, Francja, gdziekolwiek w Europie. Data, od kiedy auto jest dostępne i do kiedy. Można też podawać stawkę na kilometrze, ale ja tego po prostu nie robię, bo nie ma takiej po prostu potrzeby. Lepiej negocjować stawkę z klientem, niż podawać mu od razu stawkę daną, która generalnie by nam pasowała, ale jeżeli byłaby taka możliwość, to czemu by nie pojechać za lepsze pieniądze, skoro sam klient może na przykład tam zaproponować, według naszej stawki byłoby 300 euro, a on zaproponuje nam 400, to jest po prostu dla nas bardziej korzystne, że tak powiem. I ja tutaj nigdy nie dodaję tej stawki, więc tak to wygląda. Tutaj kolejna
kluczowa zakładka, są to oceny i referencje. To jest bardzo ważna zakładka dla przewoźników przede wszystkim, jak i dla spedycji, ponieważ tutaj giełda nam daje możliwość zbierania ocen. Ja mam aktualnie ponad 100 ocen i oczywiście wszystko na piąteczkę i to jest bardzo ważne ze względu na to, że w momencie takim, gdy klient chce nawiązać z nami współpracę, no to mamy już opinię, że współpracowaliśmy z innymi firmami, na spokojnie może nam dać ładunek, że wszystko było po prostu ok. I tak to wygląda. I po prostu pilnujcie sobie tego, bo jest to bardzo ważne, bo na samym początku, jak startowaliśmy na giełdzie, to nie mieliśmy opinii i też spotkaliśmy się kilka razy z sytuacjami takimi, że nie chcieli nam po prostu ze względu na brak opinii po prostu dać ładunku do przetransportowania, więc tak to by wyglądało. Następna zakładka to jest flota. Możemy sobie tutaj dodać swoją flotę. Ja mam 4 samochody, więc mam 4 auta po prostu tutaj dodane. Następna zakładka faktury. Można sobie tutaj dodawać swoje faktury. Ja mam inny po prostu program zewnętrzny, nie z giełdy transportowej, tylko na innej stronie mam swój dostęp do swoich faktur, więc ja tutaj z tego nie korzystam. Stałe trasy z załadowcami. Można po prostu sobie tutaj dodawać stałe relacje. Jeżeli z kimś mamy ochotę nawiązać jakąś stałą relację, to poprzez transa można to robić. Ale w większości przypadków przeważnie to wszystko wygląda tak, że te stałe relacje są operowane przez drogę mailową, więc tak to by wyglądało. Rozliczenia z kontrahentami. Ja aktualnie nie mam tutaj żadnych, no bo nie dodaję tutaj tych rozliczeń. Można sobie tutaj chyba nawet do końca nawet nie wiem, jak ta tutaj zakładka działa, bo po prostu wszystko załatwiam przez inną stronę, jeżeli chodzi o faktury. Więc to by było na tyle. Kolejna zakładka to jest zakładka kontrahenci. Możemy dodać sobie tutaj tam swojego kontrahenta, z którym po prostu już współpracujemy kilka razy, więc możemy sobie go tam dodać, żeby mieć cały czas wygląd na to, czy udostępnia jakieś ładunki na tych samych relacjach, co żeśmy z nim współpracowali i tym podobne, więc tak to by wyglądało, jeżeli chodzi o giełdę transportową. To już chyba wszystko Wam powiedziałem, jeżeli chodzi o taką organizację podstawową, wiadomo, jeżeli chodzi o pracę na giełdzie. O reszcie po prostu sami się przekonacie, jak zaczniecie na niej funkcjonować, więc tak to wygląda. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy materiał. Jeżeli Wam się spodobał, to po prostu zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli chcecie, żebym Wam nagrał podobny materiał, ale z giełdy Timo.com, to dajcie znać w komentarzu, też Wam ją mogę przedstawić bez najmniejszego problemu, więc tak to by wyglądało. Subskrypcji z dzwoneczkiem i wpadajcie do mnie na Instagrama. Tak więc trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku.